Dzień dobry, witam Was na naszej budowie. Dzisiaj zajmiemy się obiecanym testem blatów. Blatów konglomeratowych z marki Technistone. Mam nadzieję, że test okaże się być ciekawy, bo przetestujemy dosyć sporo rzeczy, takich bardzo trudnych dla wielu blatów i takich, z którymi na pewno nie wszystkie blaty sobie poradzą. Zobaczymy, jak sobie poradzą właśnie te konglomeraty. To są konglomeraty kwarcowe, które w 90% ponad składają się z naturalnego kwarcu, a reszta to są jakieś domieszki żywiczne, co sprawia, że one powinny być nienasiąkliwe, powinny być odporne na uszkodzenia, więc to dzisiaj sobie przetestujemy i zrobimy test cytryny, która ma w sobie kwasy, więc może w jakiś sposób odbarwić kamień. Przetestujemy sobie kurkumę, która, jak wiecie, na pewno jest bardzo, bardzo problematyczna, nawet dla blatów laminowanych, które w teorii tak naprawdę są blatami odpornymi na zabrudzenia. To niestety kurkuma bardzo często zdarza się, że je potrafi zabarwić. Tak samo buraczek czy czerwone wino. My dzisiaj będziemy sobie testować buraczka. Dodatkowo zrobimy test gorącego garnka. Mamy tutaj na budowie nawet płytę grzejną, więc podgrzejemy wodę i zobaczymy, jak taki blat sobie poradzi. I zrobimy sobie test noża i zobaczymy, jak te blaty są odporne na uszkodzenia. Oczywiście nie będę w te blaty tłuc, no bo w taki sposób blatu w domu traktować nie będę, ale coś sobie na tym blacie pokroimy albo po prostu pojeździmy po nim nożem i zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Taką dodatkową rzeczą, którą ja bardzo chciałabym sprawdzić i przetestować, jest po prostu przetarcie blatu takim środkiem, który ja używam bardzo, bardzo często do sprzątania w domu. I jest to taki środek uniwersalny, pół na pół woda z octem, którego używam dosłownie do wszystkiego. Czy do szyb, czy do luster, czy do blatów właśnie, czy do czyszczenia łazienki. To jest taki mój środek, który pozwala mi na codzienne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni. Bardzo często też na przykład ścieram nim też kurze. Więc sprawdzimy, czy ten kwas octowy, który jest właśnie zawarty w occie, nie spowoduje jakichś odbarwień. Próbek mamy sporo, zaraz Wam pokażę też, jak one dokładnie wyglądają. Testować będziemy w świetle naprawdę mocno dziennym, bo możecie zobaczyć, że tutaj jest 4-metrowe wielkie okno, mamy godziny poranne, więc myślę, że wszystko dokładnie tutaj będzie na tym widać. Mamy blaty ciemne, jasne, więc posprawdzamy sobie wszystko. Te rzeczy, które mogą zabarwić, myślę, że będziemy testować na jasnych blatach, a te rzeczy, które mogą odbarwić, czyli na przykład cytryna czy ocet, przetestujemy sobie na takim ciemniejszym blacie. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania i koniecznie dajcie znać w komentarzu przed rozpoczęciem testu, jak sądzicie, z czym te blaty konglomeratowe sobie mogą nie poradzić. Specjalnie ten test stwierdziłam, że zrobimy na budowie, no bo tak jak mówię, tutaj mamy naprawdę sporo tego światła dziennego, więc nic się przed nim nie ukryje. Do dyspozycji ocet, garnek, który podgrzejemy z gorącą wodą, buraczek, cytryna, nóż i kurkuma. Także zobaczymy, jak te blaty sobie z tym poradzą. Pokażę Wam jeszcze te próbki, bo powiem Wam szczerze, że ja jestem po prostu nimi absolutnie zachwycona. Te kolory są bezbłędne i już nie mogę się doczekać, aż pojedziemy do Czarnkowa, bo będziemy jechać do salonu takiego kamieniarskiego, gdzie mam nadzieję będziemy mogli zobaczyć te płyty w większym formacie i przekonać się, czy na pewno kolor, na który się zdecydowaliśmy, jest tym jednym, jedynym i idealnym. Mowa tutaj o tym kolorze i mamy go dostępnego w dwóch wykończeniach, właśnie w wersji połyskującej i w wersji matowej. Myślę, że ciężko będzie mi to oddać, chociaż nie, widać to, że jak możecie tutaj zobaczyć, to jest wersja połysk, to jest wersja mat. I też chciałabym właśnie dzisiaj w tym teście sprawdzić, czy wykończenie ma znaczenie względem właśnie wchłanialności różnego rodzaju rzeczy, więc na pewno będziemy testować sobie na tych dwóch próbeczkach. No i to jest kolor, który mnie totalnie urzekł. Myślę, że będzie nam pasował do kuchni. Sprawdzaliśmy zarówno z kolorem farby, jak i z kolorem paneli, jak i z kolorem frontów, który nas interesuje. I jest on taki bardzo uniwersalny, ale zarazem moim zdaniem robi wrażenie przez tą właśnie taką swoją strukturę. No, wygląda naprawdę
mega, więc ja jestem bardzo ciekawa efektu końcowego. Jeśli jesteście zainteresowani innymi kolorami, to pokazuję Wam w zbliżeniu, jak to wygląda. Ten kolor ma znajoma z pracy, widziałam, wygląda przepięknie. Tutaj wiadomo, że na takich małych kawałeczkach te wzory mogą wyglądać różnie, bo nigdy nie wiadomo, który kawałek płyty otrzymamy na takim próbniku, więc warto zawsze zobaczyć to jednak na większym formacie, albo tak jak Wam mówiłam, możecie wejść na stronę Technistone i w zakładce realizacje podpatrzeć sobie, jak te płyty wyglądają już w takich realnych właśnie sytuacjach, gdzie są już zamontowane w konkretnych kuchniach. Na ten też bardzo zwracałam uwagę, tylko on już jest troszeczkę ciemniejszy. Także to są takie jaśniejsze blaty. Tutaj już idziemy w taką bardziej ciemną kolorystykę. Tutaj mamy też taką nowość, nowy kolor Pearl Alba i do niego jest również jakby w podobnej serii kolor Pearl Lava, taki ciemniejszy czarny. Jeśli chodzi o kolory, które jeszcze mnie zainteresowały, to jest na pewno ten. Przepięknie on wygląda, widziałam u dwóch dziewczyn na Instagramie i wygląda mega. Z tym, że do naszej kuchni już będzie troszeczkę zbyt szarawy. On ma taki odcień bardziej srebrny, bym powiedziała, a ten ma taki bardziej odcień delikatnie beżowy. Chociaż Technistone klasyfikuje go jakby w odcieniach szarości, to moim zdaniem on troszeczkę jest taki bardziej beżowy. I jeżeli ktoś ma fronty kaszmirowe, to ten albo te dwa będą pasowały moim zdaniem idealnie. Jeśli chcecie uzyskać efekt takiej spójności, niekoniecznie interesujące są Was kontrasty, więc tak się prezentują te próbki. Tutaj na niektórych można zobaczyć, jak to wygląda w większym formacie, no bo jak możecie zobaczyć, tutaj wydawać by się mogło, że to jest taka płyta, że jednolicie ma poukładane te wzorki, te kropeczki, a w rzeczywistości jest to ułożone w takie pasy. Dlatego właśnie mówię, że najlepiej zobaczyć to sobie w większych formatach. Bardzo, bardzo popularny kamień od Technistone to jest krystal Calacatta Silva. Widuję go na wielu realizacjach w Instagramie. Na Instagramie, no bo możecie zobaczyć, że to jest taki właśnie typowa imitacja marmurkowa, która cały czas jest bardzo w trendach i na topie. Tutaj bardziej taki szary marmurkowy też wygląda przepięknie, z tym, że no do naszego wnętrza taka szarość nie bardzo pasuje. Tutaj są takie blaty, które ja bym widziała bardziej w łazienkach. To jest takie drobne lastryko, coś takiego. Też bardzo ciekawie to wygląda. Jest oczywiście całkowicie biały. Ten też widziałam na Instagramie, że jedna z dziewczyn ma na schodach, całe schody z tego zrobione. Także nie tylko na blaty w kuchni można zastosować te kamienie, ale można też w wiele innych miejsc. Tutaj coś dla miłośników czerni i ciemnych kolorów, także ja już nie przedłużam, zabieramy się za testowanie. Woda się już grzeje, więc za chwileczkę zrobimy test gorącego garnka. Ok, najpierw zaczniemy sobie od testu cytryny. Mam tutaj kilka połówek, kilka plasterków i myślę, że położymy to sobie na taki ciemny blat, żeby sprawdzić właśnie, jak to wygląda na ciemnym blacie. I tą cytrynę ściągniemy sobie po 2 godzinach, a tą, no myślę, że przynajmniej po 6. Tutaj, jak widzicie, soku dosyć sporo z tej cytryny wycieka, więc no mam nadzieję, że będzie to miarodajny test. I sprawdzimy to sobie jeszcze na jakimś takim jasnym blacie, na kolorze Crystal Polar White. I tak samo położymy sobie tutaj 2 połówki cytryn i sprawdzimy po 2 godzinach i po, no myślę, minimum 6. Stwierdziłam, że jeszcze przekroję tą cytrynę na pół. Przy okazji zrobimy sobie test noża i zostawię tą połówkę na jednym z matowych blatów, może na takim półciemnym. On jest taki szary i zobaczymy, jak to właśnie ma wpływ na blacie matowym. Tutaj kroję sobie jeszcze kolejną ćwiartkę i pozostawiam na tym blacie matowym i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Kolejną rzeczą jest nasz buraczek. Testować buraczka będziemy na białym blacie. Pozostawiam tutaj dwa kawałki właśnie na tym blacie Crystal Absolute White i przetestujemy sobie to jeszcze na tym naszym blacie, na który się zdecydowaliśmy. Zarówno na tym błyszczącym, jak i na tym matowym. I wtedy sobie sprawdzimy, czy mat ma tutaj znaczenie. Tą część sprawdzimy po 2 godzinach, tą po 6 i tutaj tak samo. Tą cytrynę, którą mamy tutaj, stwierdziłam, że też przekroję i sprawdzimy ją sobie na blacie matowym. Więc kładę tutaj tą połówkę cytryny i zobaczymy, jak ona się sprawdzi. I weźmiemy sobie jeszcze jedną, żeby sprawdzić właśnie po tych 6 czy 8 godzinach. A tutaj zrobimy po połówce i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten blat jaśniutki, biały nakładam naprawdę mega dużą ilość kurkumy i troszeczkę się obawiam, że ten blat może temu nie sprostać, ale zobaczymy, jaki będzie wynik testów. Także tutaj zostawiamy kurkumę i w tym czasie nagrzał nam się już garnek, więc możemy zrobić test gorącego garnka. Jak możecie zobaczyć, garnek jest już cały gorący, zagotował nam wodę, więc wstawię go na taką próbkę właśnie z kamieniem Pearl Alba. Tutaj jest wersja połyskująca, a tutaj jest wersja matowa. Odczekamy sobie chwilę, paręnaście sekund i generalnie jeśli chodzi o temperaturę, to tak naprawdę to jest jedyna rzecz, o którą możemy się tutaj obawiać w przypadku tych blatów, że coś się zadzieje, chociaż no sprawdzimy, jak będzie z resztą produktów spożywczych. No ale jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj tak naprawdę powinniśmy używać deski, powinniśmy coś podstawiać pod ten gorący garnek, żeby nic tutaj się z tym nie zadziało. Okej, no myślę, że ten garnek możemy już sobie ściągnąć i zobaczymy, czy coś się zadzieje. Myślę, że nikt nie stawia garnków takich mega, mega gorących, rozżarzonych czy blach z piekarnika na blacie na tak długi czas, tylko raczej jest to, nie wiem, na moment, żeby odstawić na chwilę. Raczej chyba nikt na żadnym blacie nie robi tak, że pozostawia gorący garnek. Także uwaga, uwaga, chwila prawdy. Sprawdźmy. No, blat jest cały gorący, natomiast no ja tutaj nie widzę, żeby coś się z nim zadziało. Struktura przy macie jest taka sama. No jest gorący, to mogę powiedzieć, że jest gorący, ale no nic się nie podziało. Jeszcze posprawdzam sobie pod takim różnym kątem. No nie wygląda, żeby coś się podziało, ale żeby test był jeszcze bardziej taki ciężki dla tych blatów, to zagrzeję raz jeszcze tą wodę, żeby ten garnek był rzeczywiście totalnie gorący i zobaczymy, jak to będzie na takim ciemnym blacie, bo być może na ciemnym coś będzie widać i zostawimy go na tym ciemnym na troszeczkę dłużej niż tutaj tą niecałą minutkę. Także ja raz jeszcze garnek wstawiam na palnik i zobaczymy, co wtedy się z tym zadzieje. Woda z powrotem jest zagotowana, więc na pewno macie pewność, że garnek jest na maksa gorący i stawiamy go na ten blat. Tutaj akurat już nie mamy tej wersji matowej i będziemy to sobie sprawdzać tylko na tym połysku, ale zobaczymy. Zostawimy go na parę minut i sprawdzimy, jak on się wtedy zachowa. No dobrze, ściągamy garnek z wodą. Jestem bardzo ciekawa efektów. Stał on tu naprawdę bardzo długo, kilka minut. No i jest mega gorący ten blat i sprawdźmy, jak on wygląda. Przyglądam się tej próbce naprawdę pod różnym światłem. No i szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Także
No, jest on na pewno ten blat bardzo, bardzo gorący. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy notorycznie stawiać garnek z gorącą wodą czy jakieś rozgrzane blachy w jedno miejsce, no to jest szansa, że coś z tym blatem się zadzieje. Nie wiem, czy on delikatnie może się zmatowić, czy stracić kolor, raczej nie. Ale producent generalnie nie rekomenduje, żeby stawiać gorące naczynia. Natomiast no, po teście widać, że nic się z tym blatem nie zadziało. Także jeżeli Wam się czasami coś takiego zdarzy, no to myślę, że nie ma tutaj co się obawiać. Ja jestem zachwycona, bo szczerze mówiąc bardzo się tego testu bałam, no ale nic się nie podziało. Także na kilka minut, jak odstawicie rozgrzany, gorący garnek, zobaczcie, on cały czas tutaj jeszcze nam paruje, był naprawdę bardzo, bardzo porządnie rozgrzany, no to nic się z tym blatem nie zadzieje. Ok, czas na test noża. Nóż jest dosyć ostry, był ostrzony kilka dni temu i myślę, że przetestujemy sobie to na takim ciemniejszym kolorze, z racji tego, że na takim ciemniejszym będzie bardziej widać zarysowania. Więc powiedzmy, że coś siekam i teraz kroję. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Widzę tutaj, że jakby na brzegu jest delikatna ryska, no ale to jest normalne, bo jakby to jest brzeg blatu, więc jak zaczniemy tutaj haratać, to wiadomo, że to jest takie newralgiczne miejsce i to będzie problematyczne, bo to po prostu nie jest jeszcze oszlifowane, wykończone. Chodzi nam tutaj bardziej o sam ten blat i samo to, jak to się prezentuje w momencie, kiedy byśmy na tym blacie kroili. No i tutaj tak naprawdę ja nie widzę żadnych rys, pokażę Wam to pod różnym światłem. No nic nie widać, więc jeśli byście się zdecydowali pokroić coś na tym blacie, no to problemu nie będzie. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy to na jakimś jaśniejszym kolorze i na może matowym jakimś, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Wiadomo, generalnie na blacie nie powinno się kroić, zawsze powinniśmy mieć jakąś deskę, no ale jeśli Wam się zdarzy, no to tutaj na tym blacie możecie być spokojni, nic nie powinno się złego zadziać. Sprawdzimy jeszcze sobie to na blacie matowym, bo to będzie dla nas dosyć spory wyznacznik względem tego, jaki blat chcemy wybrać, czy właśnie w wykończeniu połyskującym, czy matowym. I najpierw pokroję sobie raz jeszcze na tym z połysku. I teraz czas na mat. Tutaj już troszeczkę ten nóż inaczej jakby się zachowuje. Mam wrażenie, że troszeczkę się bardziej zatrzymuje. Ok, sprawdźmy. Sobie to pooglądam trochę pod światło, pod palcem absolutnie nic nie czuć. Słuchajcie, wygląda na to, że jest ok, zarówno na połysku, jak i na tym macie. Żadnych rys nie widać. Także super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ok, zostawiamy w spokoju te blaty w takiej formie. Za około 1,5 godziny ściągniemy pierwsze próbki, a za 6 godzin ściągniemy kolejne i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. To, co jeszcze możemy teraz zrobić, to spróbować przetrzeć sobie któryś z blatów, jakiś nawet ciemniejszy, płynem z octem i sprawdzimy po tych kilku godzinach, czy coś się wydarzyło, czy w jakiś sposób się odbarwił ten blat, czy może zmienił w jakiś sposób swój kolor. Ok, mam tutaj mój specyfik, to jest woda z octem, tak jak mówiłam, pół na pół. Spryskuję obficie i przecieram. I zrobimy sobie tak, że wszystkie te podłużne, które tutaj mam, przetrę i zostawię, że tak powiem, na mokro. I zobaczymy po czasie, czy coś się z nimi wydarzyło. Tego octu tutaj jest naprawdę dużo, on ścieka z tej szmatki. Więc przetrę, tak jakbym, powiedzmy, przecierała normalnie w domu, tak? Czyli przecieram,
zostawiam powiedzmy tutaj no, troszeczkę grubszą tą warstwę tego octu, jakbym to zrobiła zwykle, no ale sprawdzimy po jakimś czasie, czy coś się z tym wydarzyło. Minęły 2 godziny, robimy pierwszy test, będziemy zmywać cytrynę, buraczka i kurkumę. Trochę się boję, powiem Wam szczerze, jak widzę, jak bardzo ta kurkuma zaschła na tym blacie. Jestem ciekawa i pełna obaw, ale za chwilę to sprawdzimy razem. Jeśli, słuchajcie, chodzi o ten ocet, który był tutaj przecierany, który był zostawiony, to on wysechł i wysechł, nawet powiem Wam, bez większych śladów. Także nic z blatami po occie się nie dzieje, także na spokojnie możecie używać takiego środka uniwersalnego, który zrobicie tanim sposobem u siebie w domu. Tak się prezentują te buraczki. Kurkuma już całkowicie zaschła. Burak też już można powiedzieć, że trochę został nadeschnięty. Tak samo cytrynka. Także sprawdzamy efekty po 2 godzinach. Zaczniemy sobie od tego blatu naszego. Mam tutaj zwykły papier. Może sobie przygotuję drugi, żeby powrzucać tutaj te wszystkie rzeczy. I na razie będziemy to zabierać właśnie z tej pierwszej połowy. Tutaj to też ściągniemy. To jest wersja matowa, to jest wersja w połysku. Tutaj też ściągniemy już pierwszą cytrynkę z tego blatu ciemniejszego, no i zmyjemy sobie kurkumę. Biorę ten garnek, w którym wcześniej była tylko woda i ścieram sobie, może najpierw spróbujemy na sucho. No słuchajcie, na sucho. Nawet już widać, że zostało to zmyte. Przetrę sobie jeszcze tą wodą, tym papierem z wodą. No i według mnie, przyglądam się, wydaje mi się, że nic nie widać. No na pewno nie został taki jakby w kształcie tego buraczka ukrojonego. Tak po roztarciu też tutaj, no nie widzę, żeby gdzieś tam w te pory wszedł ten różowawo-czerwony kolor. Także wygląda na to, że test buraczka po 2 godzinach jak najbardziej jest 1-0 dla blatu. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda na tej stronie matowej. Przecieram. Delikatnie szoruję tym papierem. No i tutaj też wygląda na to, że wszystko jest ok. Ja nie widzę, żeby tutaj to jakoś zafarbowało, żeby weszło w jakieś pory czy cokolwiek takiego. Jakby cały czas ten blat wygląda tak samo, także wow. Jeśli chodzi o buraczka po 2 godzinach, to tutaj zdecydowanie jest 1-0 dla blatu. Teraz sprawdźmy sobie tą cytrynkę. Tutaj już widać tak naprawdę, że nic z tym blatem się nie stało. Nie odbarwił się, nic się złego nie stało, ale sprawdźmy sobie jeszcze tą cytrynę na tych ciemniejszych kolorach. Tutaj na tym matowym, czarnym kolorze mamy również tą cytrynę i ściągniemy sobie tą pierwszą część, przetrzemy na mokro. I zaraz może do tego blatu wrócimy, jak on sobie tutaj zdąży przeschnąć. Także do tego zaraz wrócimy. W międzyczasie sprawdźmy sobie, jak wygląda buraczek na tym Crystal Absolute White po 2 godzinach i cytryna na całkiem białym blacie. No wow, słuchajcie, nic nie ma. Także super, nic kompletnie nie widać. Wezmę sobie czysty kawałek papieru i wytrę też na sucho tutaj i tutaj też cytrynę na sucho. Nic nie widać kompletnie. Wróćmy sobie do tamtego blatu jeszcze czarnego. Przetrzemy go na sucho. No i poza tym, że po przetarciu delikatnie zniknęły te ślady palców, chociaż tu jeszcze on musi dokładnie wyschnąć, no to ja nie widzę, żeby tutaj został jakiś ślad po cytrynie.
nie wydaje się, żeby blat był w jakiś sposób odbarwiony, także tutaj również 1-0 dla blatu, jeśli chodzi o cytrynę. Jeśli chodzi o ten taki całkowicie czarny blat, to sprawdźmy, jak to wygląda tutaj. No i tak samo, nic nie widać, żeby ta cytryna zostawiła jakiś ślad. No i coś, czego obawiam się, szczerze mówiąc, najbardziej, to jest całkowicie praktycznie biały blat i kurkuma. Także spróbuję ją zebrać. Tutaj była, o wow, tutaj była naprawdę spora ilość tej kurkumy. No i jak możecie zobaczyć, delikatny, no nie delikatny, w zasadzie mocny dosyć ślad pozostał. Tu pozbieram tą kurkumę jeszcze z całego tego próbnika i zaraz spróbujemy się doszorować. Okej, na mokro ze zwykłą wodą, no niestety widać, że jeszcze ten ślad jest. Spróbujemy sobie z tym płynem, wodą z octem, to przemyć na mokro. No i wydaje mi się, że widać o wiele, wiele mniej ten ślad, ale nadal jest dosyć mocno widoczny. Także ja jeszcze chwilę popróbuję sobie to domyć tą wodą z octem właśnie. Jestem ciekawa, jak tutaj by się sprawdził na przykład płyn do mycia naczyń albo innego rodzaju specyfiki. Natomiast no niestety widać tą plamę. Jak na złość, słuchajcie, padła nam bateria, ale nie szkodzi. Na dosłownie pół minutki zalaliśmy to tą wodą z octem i spróbujemy jeszcze raz to przetrzeć. I ta plama jest zdecydowanie mniej widoczna. Nadal ja ją widzę, natomiast widzę ją teraz, no, bo wiem, że ona tutaj jakby jest. Zdecydowanie tutaj, no, muszę powiedzieć, że kurkuma z tym blatem wygrała. Ale nie jest to naprawdę na tyle ślad, jakiego bym się spodziewała po kurkumie. Też nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że kurkuma wam zabarwiła blat. Ja miałam taką sytuację z blatem laminowanym i ta plama po tej kurkumie była widoczna przez około, no, 2-3 tygodnie, a później nagle magicznie zniknęła. Nie wiem, co miało na to wpływ. Czy to po prostu, że w jakiś sposób ten blat był, wiecie, ileś razy przecierany, czy może ta kurkuma, jak dostała słońca, to po prostu się odbarwiła. I rzeczywiście tak mogłoby to być, bo na przykład w przypadku Thermomixa często się zdarza, że podczas gotowania kurkuma zabarwia tą pokrywę właśnie na taki żółto-zielony kolor i w momencie wystawienia tej pokrywy na słońce ta pokrywa wraca do swojego pierwotnego koloru, więc być może i tutaj też tak będzie. Poczekamy sobie jeszcze te kilka godzin i zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie po czasie. Natomiast no niewykluczone, że to zachowa się właśnie w taki sam sposób jak ta plastikowa pokrywa. No bo tak jak było na blacie laminowanym, tak było na pokrywce od Thermomixa, tak być może będzie i tutaj. Także koniecznie dajcie znać, jakie wy macie doświadczenia z kurkumą na blacie. No to jest już naprawdę taki hardkorowy test, bo jeśli chodzi o kurkumę, to ona barwi dosłownie wszystko, począwszy od skóry, tak jak mówię, przez plastik, paznokcie, no ona niestety barwi wszystko, więc tutaj też jeśli chodzi o ten kamień, nie spodziewałam się czego innego. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę spodziewałam się czegoś jeszcze gorszego i bałam się, że będzie to widoczne jeszcze bardziej. A na takim blacie, tak naprawdę takim białym, podejrzewam, że
po paru dniach byśmy zapomnieli, gdzie dokładnie ta plama była i nie byłoby to aż tak widoczne. No i pamiętajmy też o tym, że to jest całkowicie biały blat. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało na jakimś takim troszeczkę ciemniejszym, czy właśnie na takim, jak my wybraliśmy. No na pewno to troszeczkę inaczej wygląda niż taki właśnie gładki biały. Także tak się to prezentuje. Podejrzewam, że z tą kurkumą jeszcze po kilku godzinach będzie jeszcze gorzej, no ale to sobie sprawdzimy, więc tutaj zdecydowanie ślad pozostał, ale nie jest tak źle, jak mogłabym się tego spodziewać. Nagrywam to jeszcze z innej perspektywy, no i zdecydowanie tą plamę widać, tylko no tak naprawdę ja ją widzę, bo wiem, że ona tam jest, a gdyby to był blat, wiecie, na całej powierzchni kuchni i ktoś by mi tego nie wskazał, że zobacz, tutaj zabarwił mi się blat od kurkumy, to podejrzewam, że wcale bym tego nie zauważyła, bo to naprawdę nie rzuca się w oczy. No dobrze, moi drodzy, minęło ponad 6 godzin, jest już troszeczkę ciemniej, ale mimo to mam nadzieję, że wszystko dokładnie zobaczymy. Jak nie, to wesprzemy się światłem, więc myślę, że możemy zaczynać test. Zaczniemy sobie od tego najciemniejszego i od cytrynki. Sprawdzimy, jak to się ma po ponad 6 godzinach. Popryskam sobie troszeczkę tą wodą z octem i przetrę całą płytkę i za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. Ale już teraz widzę, że chyba nic nie ma. Podmuchamy trochę. Dobra, niech to sobie wyschnie i zaraz do tego wrócimy. Przejdziemy sobie teraz do tych całkowicie praktycznie białych blatów, czyli buraczek i cytryna. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No i słuchajcie, po buraczku ani śladu. Po cytrynie tak samo, nie widać kompletnie nic. Tutaj mamy jeszcze taki czarny w tym połysku. Tamten był taki bardziej w wykończeniu matowym. I sprawdźmy sobie, jak to wygląda w połysku. Dajmy mu chwilę na przeschnięcie. Chociaż już widać, że nic nie widać, że wszystko jest tak samo. Za mną jest jeszcze naturalne światło. Tutaj po lewej stronie doświetlamy się taką lampą budowlaną, bardzo jasną, więc wszystko dokładnie tutaj jest widoczne i mogę stwierdzić z czystym sumieniem, że nic tutaj się nie podziało. Możemy sobie wrócić teraz do tego czarnego blatu i tutaj widać cały czas takie odciski jakby palców. Nie wiem, czy to jest kwestia tej próbki, ale generalnie ten blat od samego początku był taki, że tutaj paluchy było widać, więc jeśli zależy Wam na tym, żeby się nie palcował, to ten kolor raczej odpada. Więc no tak, słuchajcie, definitywnie jeśli chodzi o buraczka, no to 1-0 dla blatów. Jeśli chodzi o cytrynę, też 1-0 dla blatów. Dla potwierdzenia sprawdźmy sobie jeszcze tutaj te blaty. Nic nie widać. I sprawdźmy ten matowy, bo to będzie taki, no można powiedzieć, decydujący moment, bo my cały czas zastanawiamy się pomiędzy połyskiem a matem. Oskar się troszeczkę bał, że właśnie ten kolor matowy będzie bardziej podatny na wszelkiego rodzaju jakieś zabrudzenia czy wchłanianie jakichś różnych rzeczy, ale nic bardziej mylnego. Ja tutaj nic kompletnie nie widzę, także wszystko jest ok. Po tych ponad 6 godzinach bez zmian wszystko jest super. No i teraz słuchajcie, powróćmy sobie do tej próbki, która jakby wygrała z naszym blatem w poprzednim wyzwaniu. I stał się cud. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj nakropiłam troszeczkę cytryny na ten blat. Po paru chwilach przetarłam i zobaczcie, co się zadziało. Tego śladu po prostu nie ma, więc ja jestem w ciężkim szoku, totalnie w ciężkim szoku, bo byłam przekonana, że ta kurkuma absolutnie nie zejdzie. Jednak okazało się inaczej. Jestem jeszcze ciekawa, jak będzie z tą, która tutaj już naprawdę ładnych kilka godzin poleżała, ale powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że będzie to samo, bo już widzę, że plama jest jakby tak samo intensywna jak tamta poprzednia, bo tamta rzeczywiście też była tak mocno widoczna na początku, a zobaczcie, że teraz nie widać jej w ogóle. I to nie jest żadna przeróbka filmu,
nie lubiła nic takiego. Ja nie nagrywam z żadnymi filtrami, tutaj naprawdę ta plama zniknęła. Więc ja jeszcze posłużę się troszeczkę cytrynką, natrę sobie tą plamę. Zobaczcie, co robi cytryna. Już teraz widać, że ta plama ewidentnie po prostu się jakby odbarwia, rozmiękcza i cytryna sprawia, że rzeczywiście ta kurkuma schodzi z tego blatu. No jeszcze to nie jest taki efekt, jak osiągnęliśmy tutaj, ale wydaje mi się, że jak zrobimy tak samo jak wtedy, czyli na parę chwil nakropimy tą cytryną, to ten ślad zniknie. Być może była to też troszeczkę zasługa słońca, ale nie sądzę, no bo zrobiliśmy to jakby od razu i od razu przetarliśmy i ta plama zniknęła. Także jeśli chodzi o kurkumę, trzeba uważać, jeżeli no nie chcemy mieć takich sytuacji, nawet chwilowych, to po prostu trzeba na nią uważać. Na wszystko inne uważam, że chyba nie ma bardziej barwiącego warzywa jak właśnie burak, bardziej barwiącego korzenia jak kurkuma czy przyprawy. Natomiast no nie oszukujmy się, jeśli chodzi o kurkumę, to raczej nikt nie zostawia kurkumy i jeszcze zmieszanej z wodą na blacie przez kilka godzin, więc taka sytuacja to już jest sytuacja hardkorowa i taka, która no ciężka będzie do odtworzenia w życiu codziennym. Natomiast no jeżeli Wam zależy na idealnym wyglądzie blatu, no to zdecydowanie trzeba na to uważać i trzeba po prostu ścierać takie rzeczy od razu. Myślę, że gdyby ona tutaj nie poleżała tak długo, no to by taka sytuacja się nie wydarzyła. I jak możecie zobaczyć, ja tutaj cały czas delikatnie pocieram cytryną, przecieram sobie ręcznikiem papierowym i ewidentnie widać, że ta plama po prostu jest coraz jaśniejsza i coraz bardziej znika. Więc ja raz jeszcze nakroplę tutaj tą cytrynę, pozostawię tą plamę jakby w soku z cytryny i pozostawię to na około 10 minut i powiem Wam szczerze, że jestem pewna, że ta plama zniknie. Dobra, sprawdźmy sobie. No i patrz. Zeszło, słuchajcie. Także jeśli chodzi o kurkumę, to na pewno trzeba na nią uważać, ale można sobie z nią poradzić. Także ja Wam powiem, że testem jestem totalnie zachwycona i jestem totalnie w szoku, bo byłam wręcz pewna, że no jeśli chodzi o tą kurkumę, to blat sobie nie poradzi. A jednak troszeczkę z małymi potknięciami, ale sobie poradził. Ja jestem bardzo zadowolona z wyników testów i mogę teraz śmiało powiedzieć, że absolutnie nie boję się montować tego blatu u siebie w kuchni i jestem przekonana, że będzie on nam służył wiele, wiele lat. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym teście i czego jeszcze nie przetestowałam, a powinnam, chociaż wydaje mi się, że takie najważniejsze rzeczy sobie sprawdziliśmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!